Siema, witam, tutaj Kasiek. W dzisiejszym filmie chciałem Wam przedstawić swój build, jaki obecnie używam grając barbarzyńcą. Podczas nagrywania filmu o zmianach w patchu 2.2.0 wspomniałem, że dla naszej klasy postaci został dodany nowy set. Jest to set pustkowi. Jak on wygląda, jakie ma bonusy, to za chwileczkę pokażę. I tak samo wspominałem o takiej rzeczy, że WW wróci do łask i to wszystko się potwierdziło. No to co, no to zaczynamy i najpierw pokażę cały swój sprzęt, jaki mam na barbie. Zaczniemy sobie od amuletu. Amulet mam Uruboros i do tego mam wsadzony klejnot Gokok szybkości. Pokazałem Wam, jaki noszę amulet i teraz przejdziemy do pierścieni. Pierścienie mam takie, pierścień Zodiaku z klejnotem Teguk. Tutaj mam pierścień Królewskiej Wspaniałości z klejnotem Zmora Uwięzionych. Dlaczego noszę akurat pierścień Królewskiej Wspaniałości, to Wam za chwileczkę opowiem. Z tego względu, że uzupełnia mi jeden brakujący element w secie pustkowi. Jeżeli chodzi o bronię, to mam założone wojownicze krew Bulkatosa oraz uroczysta przysięga Bulkatosa i to tworzy jeden cały zestaw i z tego mam bonus do regeneracji furii o 10 punktów oraz do tornada, czyli używając tornada zyskuję premię 30% do szybkości ruchu i ataku. Teraz Wam pokażę właśnie wspomniany wcześniej set pustkowi. I z tego setu mam tak. Na ramienniki pustkowi. Rękawice pustkowi. Hełm pustkowi. Naborniki pustkowi. Spodnie. Oraz sabotony pustkowi. Nie wymieniłem klatki, bo zamiast klatki pustkowi mam wieczne rządy nieśmiertelnego króla i do tego mam pasek tak samo z setu króla, plemienny pas nieśmiertelnego króla. I dlaczego właśnie noszę te dwie części? Z tego względu, że chcę mieć bonus do starożytnych, że ci starożytnymi nie giną i właśnie starożytnymi sobie regeneruję swoją furię. To jest mój jeden z głównych generatorów furii. Jeszcze nie wspomniałem o karwaszach. Karwasze noszę owijacze żniwiarza. Z tego względu, że kule zdrowia powodują tak samo odzyskanie mojego zasobu podstawowego, czyli furii. Przejdziemy sobie teraz do skilli oraz do umiejętności pasywnych. Jeżeli chodzi o skille i runy, to mam tak. Tornado z runą Krwawa Zawieja. Bitewny Szał z runą Rozlew Krwi. Gniew Berserkera z runą Szaleństwo.
sprint, czyli bieganie z runą szybki jak wicher. Okrzyk wojenny z runą bezkarność, z tego względu, że mam mało resów. I właśnie sobie jeszcze okrzykiem z tą runą tutaj uzupełniam. Tutaj mi tak samo generuje furię okrzyk i mam odporność z runy dodatkowo. Tutaj mam zew starożytnych, o którym wcześniej wspomniałem, jeżeli chodzi, jaką pokazywałem dwie części Nieśmiertelnego Króla i z runą Furia Starożytnych. Jak to wszystko ci starożytni działają w generacji Furii, to za chwileczkę tak samo pokażę. Jeżeli chodzi o umiejętności pasywne, to mam Bez Przebaczenia, Bezwzględność, Dar Ból Katosa oraz rozjuszenie. Wracając jeszcze tutaj do tego setu pustkowi, możecie sobie zobaczyć cały bonus, jaki otrzymujemy za 6 części. I tak jak ja wcześniej wspomniałem, jedną część, czyli klatkę, uzupełniam sobie pierścieniem królewskiej wspaniałości, bo jeżeli bym założył klatkę, to nie miałbym wtedy bonusu ze starożytnych. Zresztą za chwileczkę wam pokażę. Zobaczcie, widzicie? Wtedy już nie mam po założeniu całego setu bonusu ze starożytnych, żeby mi starożytni nie zginęli. I właśnie dlatego mam dwie części Nieśmiertelnego Króla. No to teraz tak. Pokażę i opowiem wszystkie bonusy, jakie są za założenie tego setu. A więc tak, jeżeli mamy dwie części zestawu pustkowi, zwiększa obrażenia zadawane przez rozprucie o 500%, a czas działania wydłuża o 15 sekund. Jeżeli mamy cztery części zestawu, jeżeli używamy tornada, zyskujemy redukcję obrażeń o 40%. A jak mamy już cały pełny set, czyli 6 części, to mamy tornado zyskuje efekty runy zawierucha, natomiast obrażenia zadawane przez zawierucha zostają zwiększone do równowartości 2500% obrażeń od broni. I tutaj jest, jeżeli chodzi o tą runę zawierucha i o runę tutaj w tornadzie, że zobaczcie, tutaj jest runa zawierucha, ja jej wcale nie używam, jeżeli chodzi o tutaj o wybór run, dlatego że ja mam tą runę i bonus setu pustkowi. Zrobię bantisy i zobaczycie w ogóle, jak to wszystko działa. Przejdźmy sobie przykładowo do pierwszego aktu, Sala Agonii, bo tutaj jest dobre zagęszczenie. Odpalę sobie teraz tak, starożytnych. I po odpaleniu starożytnych, którzy mi będą cały czas generowali furię, praktycznie cały czas, tutaj ta furia to mi praktycznie nie spada do zera. I mogę się kręcić i jeszcze raz kręcić. Zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje teraz. Ja się cały czas kręcę. Furia mi nie spada. A moby padają chwila, moment, nie ma.
patrzcie, widzicie? Praktycznie furia to mi wcale nie pomogło. A jeżeli chodzi o głębokie szczeliny, to bili cię bardzo, ale to bardzo dobrze tak samo spadło. Zobaczcie, widzicie? Furia praktycznie nie spada do zera. Wcale. Pójdę tutaj do rzeźnika i zobaczcie, jak rzeźnik pada. Patrzcie. Nawet ja używam sobie sprintu i furię mam caluteńki, ale to caluteńki czas. A starożytni tylko ją generują. Patrzcie. Wciąż czekam. Do miasta. I czy warto grać i nosić ten zestaw pustkowi, to możecie ocenić sami. Ja od ciebie polecam ten zestaw. Praktycznie w chwili obecnej dużo osób gra tym buildem. I zobaczymy, jak będzie wyglądał ten set w kolejnym sezonie, w kolejnym patchu. Czy będą jakieś zmiany, czy nie będzie żadnych zmian. Ja od ciebie, tak jak wcześniej wspomniałem, zachęcam do wypróbowania tego setu. I jeżeli film wam się podobał, to zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube. Lajkujcie fanpage, wpadajcie na stream i sprawdźcie sobie ten build, którego ja aktualnie używam do barbarzyńcy. Więc narka. I do zobaczenia w kolejnych filmach oraz oglądajcie inne moje filmy, które już nagrałem i które niedługo wyjdą. Uruchomiłem profil na Twitterze. Profil tak samo podam poniżej filmu. I tam lajkujcie tak samo, bo co chwilę jakieś nowe informacje się pojawiają. A niedługo myślę, że jeszcze Instagram uruchomię. Już coś tam w tym kierunku robię, ale jeszcze nie ma tam za wiele zdjęć. Więc ja się jeszcze raz z wami żegnam i do następnego filmu.